wzbudzające największe kontrowersje, prawda, i emocje wzbudzające, to bardzo dobrze. Ja będę trochę stał, trochę siadał, bo mam dosyć dużo materiału i chciałbym jeszcze szybko przepuścić Państwu. Drodzy Państwo, są emocje dobre i złe. Ja troszeczkę powiem o tych złych, ponieważ one mają wpływ, znaczny wpływ, a tak nie powinno być, na cały proces rewaloryzacji. On się właściwie już rozpoczął. Nazywam się Paweł Burkiewicz. Jestem koordynatorem tego procesu rewaloryzacji Alei Lipowej z Gdańskich Zarządzie Drugi Zielony. Z zawodu jestem architektem krajobrazu i scenografem przestrzeni, a profesjonalnie od kilkudziesięciu lat zajmuję się rewaloryzowaniem ziemi zabytkowej, przede wszystkim tak zwanych ogrodów historyczno-artystycznych, po polsku byśmy to powiedzieli, ogrodów zabytkowych. Drodzy Państwo, chciałbym zdementować dwie takie opinie, z którymi się ciągle spotykam, bo jednak jako osoba zajmująca się aleją mam cały czas kontakt z wieloma osobami i pierwsza taka opinia zupełnie bzdurna i negatywna i zła, która nam po prostu utrudnia ten cały proces, to jest tak, że miasto chce unicestwić aleje, a my jesteśmy, my jako Gdański Zarząd Drugi Zieleni, to jesteśmy jakby tym narzędziem, że my po cichutku i powoli wycinamy drzewa zdrowe, bezprawnie i że w ogóle my się tam nie znamy w tym Gdańskim Zarządzie Drugi Zieleni. Drodzy Państwo, w dziale utrzymania zieleni jest trzech inżynierów, dendrologów, leśników, znakomitych fachowców. Tutaj szczególnie chciałem wspomnieć o panu Henryku Chorążewiczu. On ma jakby opiekę nad tą aleją. To są znakomici fachowcy i wszystkim nam zależy na alei, żeby rozpoczął się ten proces i żeby alei nie robić krzywdy. Myślę, że mam prawo taką opinię powiedzieć, że są znakomitymi fachowcami, nie już jako pracownik gdańskiego zarządu, tylko po prostu jako po prostu profesjonalista, który ma za sobą i mam nadzieję przed sobą co najmniej kilkanaście wielkich projektów związanych z rewaloryzacją najbardziej prestiżowych, że tak powiem, i ważnych ogrodów europejskich. Otóż są to znakomici fachowcy i naprawdę w tym sensie aleja na dzisiejsze jest w dobrych rękach. Drugi mit, który krąży, to jest taki, że z powodu różnych w tej chwili historii związanych z wycinką rzekomo nielegalną, wycinką rzekomo zdrowych drzew, że obudził się Gdański Zarząd Drugi Zieleni i my oto natychmiast w tej chwili, żeby zamarkować, udajemy, że będziemy rewaloryzować aleje. Drodzy Państwo, od kilku lat dział utrzymania zieleni prowadzi systematyczny monitoring drzewostanu w mieście i pod względem drzewotności, jak również prowadzi badania glebowe. Jak myślicie Państwo, co jest jakby tym oczkiem i wzbudza największe zainteresowanie? Pytanie retoryczne. Te badania są cały czas prowadzone, jeszcze do tych wrócę w jakimś momencie. Także drodzy Państwo, to jest cały czas pod kontrolą. Natomiast projekt, nasze studium przyszłej rewaloryzacji, które zostało zamówione również przez dział utrzymania zieleni, Gdańskiego Zarządu Drugi Zieleni, to był rok 2007, więc 10 lat temu. Czyli już 10 lat temu zostało zlecone takie opracowanie, ale myślałeś o nim dużo wcześniej. Reasumując, o alei się myśli cały czas i w zasadzie ten proces jakby się już, no nie jakby, on się rozpoczął, za chwilę tutaj Państwu przekażę, że już wiele rzeczy jak gdyby zostało poczynione. Drodzy Państwo, kiedy powierzono mi takie zadanie, koordynatora związanego z pracami przyszłej rewaloryzacji, ale to był koniec zeszłego roku, więc oczywiście jak dobry gospodarz chciałem najpierw rozpocząć tego, ile my tutaj mamy tych baranków, a baranki to są właśnie te lipy. Miałem Państwu zadać pytanie takie właśnie pochwytliwe, ile w tej chwili lip rośnie wielkiej alei, ale już otrzymaliśmy odpowiedź, 617. Ja naliczyłem 615, może jest jakaś tam po prostu inna. Naliczyłem stan na koniec grudnia zeszłego roku. Ale zadam Państwu pytanie inne. Gdyby przyjąć, że wszędzie tam, gdzie były lipy, oczywiście z wykluczeniem skrzyżowań i tych po prostu układu drogowego, moglibyśmy posadzić te drzewa, to jak myślicie Państwo, ile byśmy mieli drzew w Wielkiej Alei? No właśnie.
tutaj fachowców się nie pyta, może pan, jak pan myśli, proszę strzelić. Po tysiące. Po tysiące, no tak, jakoś tam się pan może niedużo pomylił. Dokładnie byłoby ich 1208, drodzy państwo. Oczywiście to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo nie można tego zadać. Są miejsca, gdzie absolutnie nie jesteśmy w stanie tych li posadzić. Ale możemy kalkulować, sądzę, że przyszła aleja, jeżeli uda się nam ją zrewaloryzować, mam nadzieję, że tak, no to będzie tak około 1000 drzew. Teraz pytanie, ile spośród tych drzew będą drzewami, zachowamy drzew i czy w ogóle zachowamy drzew, które są stare, a ile musimy posadzić? Ja myślę, że przynajmniej z 800 drzew trzeba posadzić. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na te aleje, te zdjęcia zrobiłem wczoraj, nie przedwczoraj, przepraszam chyba, nie ma znaczenia, aleja pięknie się prezentuje, prawda? Ona wygląda bardzo dobrze, tamte przynajmniej drzewa, ale to jest tylko, proszę państwa, złuda, bo stan alei jest właśnie taki. Tak one właśnie wyglądają. Jest całe mnóstwo drzew, no właśnie tak wyglądających. Te drzewa budzą się do życia, one żyją, wypuszczają liście, ale są w stanie agonalnym. Aleja po prostu doszła do momentu, kiedy już umiera. Tylko, że jest sprawa taka, że w takim stanie to drzewo może żyć jeszcze bardzo długo. Ja potrafię powiedzieć, jeśli chodzi o poszczególne drzewa, czy ono jeszcze będzie żyło 2 lata czy 5, ale w niektórych wypadkach może żyć również kilkadziesiąt lat. Drodzy państwo, tak oto to wygląda, takich drzew mamy dużo. Jest w jednym z parków przy ulicy Polanki, jest pokój Zalba, jest topola biała, wspaniały pomnik przyrody. On jest zupełnie pusty, wydrążony, jest tak ogromny, że zmieściłoby się tam kilka osób. Jeszcze w tym roku wypuścił liście. W ogóle to jest niezwykłe, bo topola biała nie żyje długo, a ja szacuję, że ma około 400 lat. W ogóle jest ewenement, to jest bardzo dużo, ale ma prawo w określonych warunkach, ma prawo tak żyć. W każdym razie jest teraz pytanie, co my robimy z tym? Proszę zobaczyć, jak wygląda tutaj ta lipa. Takich lip mamy całe mnóstwo. One żyją, nie żyją. Jeżeli byśmy chcieli je wyciąć, no to wiecie państwo, co by się działo na ulicy. Mamy też takie jak gdyby kondycji, prawda? I mamy takie. Mamy już zupełnie suche. Otóż w zimie tego nie było widać. Dzisiaj to widać. Te drzewa oczywiście stanowią zagrożenie i w zasadzie utrzymywanie ich nie ma sensu. Później dosadzane, prawda? To jest jeden z najgorszych odcinków, jeśli nie najgorszy. Ja uważam odcinek ten południowy, odcinek Wielkiej Alei Lipowej od pomnika Granata w kierunku Bramy Oliwskiej. Drodzy państwo, tam naliczyłem 31 sztuk drzew martwych lub prawie że martwych, przy czym przyjąłem bardzo, bardzo delikatne kryterium. Bo gdybym chciał tak naprawdę solidnie to określić, no to takich drzew byłoby dużo więcej. A to tak właśnie wygląda, prawda? Czyli mamy taką sytuację. Mnóstwo wypadów, nie mamy drzew, a to wygląda tak, jak wygląda, prawda? Szybciutko to przerzucę. I właśnie, tutaj mamy całe źródło nieszczęścia. Bo jedna rzecz jest wiek drzew. One dochodzą do swojego limitu biologicznego, ale to, co tutaj mamy, to jest to, co tutaj pan Dąbrowski wspomniał. Te drzewa, oś drzewa od krawędzi, jeżeli to jest 180 cm, 180, a 150 jest, drodzy państwo, o Jezu. To jest ta przyczyna, ponieważ tutaj no, nie tyle może zanieczyszczenie powietrza, jest bardzo wiele alei lipowych w Europie, które są narażone na zdecydowanie większy ruch, natomiast są w dobrej kondycji, przynajmniej jakieś takie akceptowalne. Jeśli można, tak. Można dosłownie przerwać na minutę. Jeszcze proszę cofnąć to zdjęcie. Tak, bardzo proszę. Więc praktycznie rzecz biorąc, to zdjęcie by się nadawało do jakby dokumentowania, jak na stan zdrowotno-techniczny tych samych drzew z tego samego okresu, w tej samej alei, tylko działają te mikrowarunki środowiskowe. Tak jest. Po prawej to jest jezdnia w kierunku Gdańska na wysokości pomnika Daniela Granata. Tak. I drzewa z rzędu od strony traktu konnego
na tym odcinku, który proszę patrzeć, jest jeszcze znacznie, znaczy tam pas trawnikowy jest znacznie szerszy, zachowało się 20 drzew, praktycznie rzecz biorąc nie ma wypadków. Natomiast to drzewo, które widzimy, też jest drzewem starym. Nie dość, że widać, że jeszcze miało przynajmniej w ostatnich 40-50 lat mniejsze przyrosty, to tak jak poprzedniczki obumarło, czy też tam widać dalej w ostatnim stadium obumierania. I tutaj, jak było powiedziane, to jest dokładnie 1,50 m, 1,70 m od krawędzi tego. Jest jeszcze przecież gruby krawędzi i jeszcze opaska z płyt sobockich. Tak. Czyli to jest kwestia korzeni. Drodzy Państwo, wszelkie szpalery, które się zachowały i wyglądają dobrze, przynajmniej z daleka, to są te, które są oddalone od jezdni. Ta odległość to jest do 5,5 metra, mniej więcej do 6 metrów. Tam te drzewa żyją. I nawet jeżeli są po prostu już czasami w środku, to jest, drodzy Państwo, to jest ten podstawowy czynnik. Jeszcze chciałbym wrócić na jeszcze jedną rzecz. Ona ma tutaj też decydujący wpływ na decydujący może nie, ale ważny wpływ na to, w jaki sposób będziemy starali się tę aleję otworzyć. Proszę zobaczyć. Tutaj są drzewa posadzone w prawidłowym module. Ten moduł około 5-80 metrów. I mamy tutaj, zaraz jeszcze, przepraszam, a tutaj mamy dosadzone nowe drzewo, prawda? To wygląda w ten sposób. Tutaj jest taka odległość, tutaj jest taka odległość. To my mamy nie tylko kwestię tego, że jest drzewo, nawet jeśli ono w dobrej kondycji, jeżeli nawet jest zdrowe, ale ono jest zupełnie w innym rytmie, w zupełnie innym po prostu modelu rozsadzone, ponieważ to, co się działo w okresie powojennym, to było jednak bardzo chaotyczne, bo nie przejmowano się tym modułem. To wcale nie dlatego, że akurat były tam, być może w jakichś wypadkach, ale to bardzo szczególnych, jakieś po prostu kolizje związane z uzbrojeniem podziemnym. Nie przejmowano się tym. Mało tego, następna rzecz, drodzy Państwo, to jest to, że te drzewa były źle... A przepraszam, to już jest koniec. Chyba tutaj z tego zaraz może już właściwie byśmy... No tylko jeszcze, ile te drzewo może mieć lat, te nasadzone, te młode? Te tutaj? To jest dosyć młode drzewo, ono może być gdzieś tak z lat 90, prawda? W zależności, jakie ono było osadzone, jakie były właśnie, ale sądzę, że to jest gdzieś tak około właśnie 90, pod 2000 nawet rok. To jest generalnie niewielkie drzewo. Także mamy taką sytuację. Te drzewa, proszę Państwa, które były sadzone potem, po wojnie, były sadzone byle jak. One były źle palikowane, są mocno zdegradowane, zdeformowane. I na dodatek jeszcze, drodzy Państwo, my mamy w Alei Lipowej, mamy 5 gatunków lip. A właściwie ja nawet znalazłem 6, ale to wynika z tego, które Pan wspominał, że tej hybrydy, która się jakoś tam samoistnie mamy i lipę krymską, prawda, warszawską i tak dalej. Więc tutaj jest to też dla nas bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o po prostu doprowadzenie tej alei do świetności. My musimy trzymać jeden gatunek lipy, tej właśnie Tia vulgaris pallida, taka odmiana pallida, o której Pan wspomniał, to jest współczesna lipa, można powiedzieć, holenderska. Jest to hybryda, która jest hybrydą z lipy drobnolistej Tia cordata i szerokolistej. Ona jest bardzo odporna jak na lipę. Jest to, jest bardzo przypomina lipę oryginalną. Ona ma wiele nazw. Jest vulgaris, jest holandika, czyli holenderska i tak dalej, ale wszystkie są równoważne, to są sami wydruta, tylko szybciutko, żeby uświadomić Państwu, to właściwie wiemy gdzie jest, nie wszyscy wiedzą, gdzie się zaczyna i kończy dzisiaj Aleja Lipowa, to jest taki szybciutki schemacik i tutaj coś bardzo ważnego, co mi troszeczkę nawet mocno zostało pominięte, a jest bardzo ważne w temacie zrozumienia, czym jest Aleja Lipowa, bo tutaj Państwa za chwilę zaskoczę i dlaczego jest właśnie taka. To jest postać Daniela Grelata. Musimy spojrzeć na niego jako na polityka, czyli burmistrza, musimy spojrzeć na niego jako kupca i naukowca. Fundator, drodzy Państwo, podaje się, że spoczął w Bazylice Mariackiej. Koledzy moi historycy mają wątpliwości, jest w Kościele Bożego Ciała, jest krypta Grelatów i prawdopodobnie on tam jednak spoczywa. Natomiast już następne pokolenia były chowane w grobowcu Sulminie Poddańskim.
No to już nie będę powtarzał, jeśli chodzi o ten właśnie ten pomnik, który tutaj mam. Te trzy postacie tej wypowiedzianego człowieka są najważniejsze dla zrozumienia, czy była Aleja i Bo. Daniel Grawa, proszę Państwa, zostawił nam pierwszy w Gdańsku doskonały nowy układ przestrzenny poza miastem. Aleja Lipowa, drodzy Państwo, to nie jest, ja to jeszcze za chwilę może wrócę do tego, tutaj jest mapa z roku 1801, żeby wiedzieć, gdzie ona się tam zaczynała, prawda? Tutaj mamy z roku 1622, pani Kasia wspominała, jest początek Alei Lipowej, coś bardzo charakterystycznego, my tam widzimy aleje, widzimy po prostu dwa rowy melioracyjne, ponieważ to, jak tu wspomniała pani Kasia, to nie tyle jest, co jest system nawadnienia, to jest mylne, to jest system gospodarki wody. Otóż, drodzy Państwo, Wielka Aleja Lipowa nie jest żadną aleją barokową, poszła pani Kasia, chciałem, żeby była, nie jest żadną aleją barokową, nie jest żadną aleją renesansową i w ogóle nie jest żadną aleją inspirowaną jakimkolwiek stylem w architekturze ogrodowej. Mówię to jako profesor architektury i krajobrazu, który na takie tematy po prostu wykłada. Ona jest inspirowana ideologią czasu. To jest aleja oświeceniowa. To jest aleja wynikająca z czasów świateł. Gdyby to było 100 lat wcześniej, kiedy tworzył się styl barokowy, kiedy Adler Renaud zaprojektował i zrealizował swoje pierwsze wspaniałe zresztą dzieło w ogóle Wicon, to były lata 1650. Troszeczkę więcej, potem zreformował i już całkowicie wypełnił swój styl w Wersalu, to tak, tutaj żaden styl nas nie interesował. Drodzy Państwo, jest niedaleko Madrytu taka posiadłość królewska, nazywa się Aranjuez, to jest bardzo mi miła, tam bardzo wiele lat spędziłem. Jest zespół, jeden z najwspanialszych ogrodów europejskich, mnóstwo, całość, to są dziesiątki hektarów, ale setki, a wręcz tysiące hektarów obejmuje ogromny układ urbanistyczny, który składa się z niezliczonej ilości alei, które się przecinają, rozchodzą w gwiaziste i tak dalej. W okresie, kiedy ten powstawała aleja, to było racjonalne spojrzenie na świat. To wtedy było po prostu już, wtedy po prostu nieoglądnie. Tutaj nie styl decydował o tym, tylko że decydowało to, że to był czas, kiedy troszeczkę jakby taki drugi renesans, że my musimy w racjonalny sposób gospodarować przestrzenią, spoglądać na świat w sposób racjonalny, dlatego tyle wynalazków powstało, tyle mnóstwo różnych innych rzeczy właśnie w tym okresie. To było gospodarowanie przestrzenią, planowanie, świadome planowanie przestrzenią. Te ogromne ilości alei, które są w Aranjuez, jest największe takie założenie w Europie, to nie po to, żeby jeździć i po prostu jakieś tam osie tworzyć. To było ogromne gospodarstwo ogrodnicze. Te aleje służyły po to, żeby się przemieścić z jednego miejsca w drugie, po to, żeby pszczoły miały miód, po to, żeby osłaniać aleje przed na przykład powiedzmy wiatrami i tak dalej. I coś podobnego, taka sama idea przyświecała Danielowi Grantowi i jego kolegom. Oni w swoim towarzystwie przewodniczym wielokrotnie rozmawiali na temat wymeliorowania okolic Gdańska. I teraz dlaczego akurat ta Aleja Lipowa? To był najważniejszy trakt, który prowadził z Gdańska na północ w kierunku Oliwy, Słupska i tak dalej. Tym traktem miało się przewozić mięso, zboże, piwo i tak dalej do miasta. I ten teren, już tutaj nawet się wspomniało, on był bardzo podmokły. On był bardzo podmokły i w zimę zawiewany. Więc granat, który ta jego druga, że tak powiem, twarz handlowca, podróżnika, zwiedzał Europę, szczególnie Królestwo Holandii, zwiedził wszystkie 10 prowincji Niderlandów. Otóż tam spotkał się i z tymi alejami lipowymi, i spotkał się z systemem gospodarki wodnej, i zdawał sobie sprawę, i wiedzieli oni, że lipa ma pewną, tak jak drzewa, ale może lipa może i bardziej, pewną właściwość wypijania wody z ziemi. I dlatego właśnie powstała ta aleja, dlatego jest czterorzędowa, bo to było stworzenie głównej arterii wjazdu z miasta, gdzie miała być zawsze sucha, gdzie w zimie nie miałoby zas. To jest jakby taka idea. Oczywiście były też inne względy,
w okresie oświecenia już się przywiązują dużo bardziej do higieny, do jakiegoś takiego zdrowego trybu życia, więc to było też miejsce, gdzie można było uprawiać sport, chodzić i tak dalej. To było też miejsce, gdzie można było się pokazać. Tutaj też na ten temat się rozmawiał, a pokazuję jako ciekawostkę, to się nazywa Paseo de Nuevo de la Esplanada w swoim czasie w Barcelonie. Miasto było podobnie zbudowane jak Gdańsk, otoczone murami bastionowymi, prawda? Takim systemem wołowań, zamknięte, ścieśnione i właśnie tam też postanowiono, było to pod koniec wieku XVIII, 1802 została otwarta, no właśnie rodzaj takiej właśnie alei, która też służyła do takiego paradnego wyjścia, więc taki też element był, ale najważniejszy to był ten element racjonalny. To był ten element racjonalny, to pokazuje jeszcze taką mapę z roku 1908. Ale jak kończy się właśnie tutaj, gdzie teren się podnosi. Już nie potrzeba było maniurować. Oczywiście były jeszcze sprawy własności, była sprawa parku rodziny Pchagenów, ale to jest główny cel. Aleja nie powstała jako dzieło, jest dziełem sztuki ogrodowej ewidentnie, a nie inspirowanym jakimś stylem. Ono powstało, wynikało z racjonalnego podejścia po prostu do rzeczywistości tamtych czasów, do tego, że ludzie w sposób oświecony, naukowy podchodzili do rzeczy, chcieli gospodarować w taki właśnie sposób. No tutaj jest kilka takich podstawowych danych, już na ten temat było mówione, jak wyglądała ta aleja, jakie swojej wielkości, że tak powiem, fizyczne. Troszeczkę przerzucę te slajdy, bo one już były pokazywane. Tego tak się składa, że pewne tematy jakby się nachodzą i się powtarzają. Drodzy Państwo, tutaj do tego można by tutaj akurat zatrzymać się na tym, bo to jest istotne dla samego procesu przyszłej rewelacji. Najstarsze drzewa alei znajdują się w procesie naturalnego zamierania. I tutaj są te powody, prawda? Zanieczyszczenie, zasolenie i tak dalej. Wobec tego materiał jest ciężki, infrastruktura podziemna. Z wyniku badań, które prowadzi dział utrzymania zieleni, tego badania gruntu, wynika to, może Państwa zaskoczyć, że zasolenie w miejscach, gdzie oczywiście ono było dane, w zasadzie mieści się w normie. Ono wzrasta co roku, ale ono się mieści w normie. Natomiast są inne czynniki chemiczne, które są poza normą, więc tutaj ta sól jest na pewno czynnikiem degradującym, ale mamy jeszcze inne. Bardzo ważną rzeczą jest też, no właśnie, ta infrastruktura podziemna, no i to, co się stało z tym układem drogowym, który odcinał nam te korzenie, prawda? I wobec tego te nasze drzewa zamierają. Tu znowu już kilka takich, żeby wspomnieć i przypomnieć jaka była sytuacja w 2007 roku, prawda? Ile było tych lip, wszystkich drzew 710, prawda? A dzisiaj mamy, drodzy Państwo, 617. I bardzo szybko te drzewa nam wypadają. Więc jest już problem taki i zapytanie, i problem konserwatorski, i w ogóle depolinizacja decyzji. Czy i ile zachowujemy lip, czy je wszystkie usuwamy, czy zachowujemy pewne szpalery, które istnieją. Jeden i drugi sposób jest jak najbardziej uprawniony, tylko że oczywiście trzeba brać różne względy. Tutaj jest zaproponowane, w zasadzie chyba tak powinno być, tak szacujemy, że będzie tutaj do posadzenia około 800 nowych lip. Są podane warunki, jakie to mają być lipy, że muszą być to kilkunastoletnie. W wypadku takiej lipy najoptymalniejsze prawdopodobnie od średnicy 25 do 30 cm to są lipy 10-12-letnie, trzykrotnie szkółkowane. Tak? Szkółkowanie to jest taki proces w szkółkach, kiedy lipę się wprowadzi, ona nie jest posadzona i tam sobie rośnie, ona jest wykopywana co jakiś czas, po to, żeby ją uformować zarówno koronę, jak i uformować korzeń, system korzeniowy. No właśnie. I potem te lipy 30-35 to są lipy już rzeczywiście kilkunastoletnie. Ja tutaj chciałem Państwu powiedzieć, troszeczkę zdradzę jutrzejszy dzień. My w trakcie spaceru Wielką Aleją na wysokości ulicy Daniela Granata posadzimy dwie lipy holenderskie odmiany Pallida właśnie tej wielkości 30-35, ponieważ postanowiliśmy dla uczczenia tego święta stworzyć tak zwany zakątek drzewa i święta Wielkie Alei Lipowe. One zostaną posadzone właśnie w tym module takim, jaki był kiedyś. Są to wspaniałe lipy, zobaczycie sami Państwo, ponad 6,5-metrowe, sprowadzone specjalnie na tą uroczystość z Holandii, w tempie, który jest mistrzostwem świata.
I taka lipa, drodzy Państwo, specjalnie prowadzona w odpowiednich szkółkach, w tym wypadku i generalnie takie są, ona ma bryłę korzeniową wielkości metra i głębokości 56 cm. Ale to są specjalnie przygotowywane lipy. I takie właśnie lipy specjalnie przygotowane musimy, drodzy Państwo, tutaj jak w momencie, kiedy będzie decyzja, po prostu zamówić. To są takie proste wizualizacje, które pokazują mniej więcej proporcje, jak będzie wyglądała taka lipa w stosunku do już istniejącej. To dwa rodzaje. Różnica między tą lipą mniejszą i większą to jest około metra. W każdym razie te lipy są duże. Lipy, które jutro posadzimy, będą lipami właściwie takimi samymi, nie tylko co do gatunku, ale również co do wielkości, jak te, które zostały posadzone w naszej alei, pokazane pięknie na rysunku Daniela Chodowieckiego. To są właśnie takie lipy. Tutaj też jeszcze mniej więcej, żeby sobie wyobrazić, jak to wyglądać będzie, no, w jakiejś analogii, proporcji do po prostu do czego. Teraz, proszę Państwa, jak wyglądać będzie ta rewaloryzacja? Otóż wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę dla całego odcinka alei. Nie będziemy go dzielić, tylko musi być jako jedno pozwolenie na budowę. Ten proces rewaloryzacji musi przejść przez procedurę pozwolenia na budowę, ponieważ jednym z elementów tej rewaloryzacji to będzie usunięcie tak zwanych kolizji uzbrojenia podziemnego. One na szczęście nie są tak istotne, nie jest ich tak dużo. Ja te kolizje analizowałem, na razie na materiale, które miałem do dyspozycji. Nie do końca wiemy, co się mieści wzdłuż Alei Zwycięstwa, ale ich jest zaledwie 20 kilka. Koszt nie będzie tak duży, ale trzeba będzie, nie wiem, w sensie budowlanym różne rzeczy przenosić, także coś takiego jest potrzebne. Następnie trzeba na dokonać wycinki usunięcia na danym etapie drzew, prawda, przeznaczonych do rewaloryzacji, bo my będziemy etapować, a za chwilę pokażę, jak takie etapy mogłyby wyglądać. Musimy wytypować drzewa, które będą usunięte i nie możemy się kierować takim kryterium, że drzewo jest żywe, bo żywych drzew mamy tutaj wiele. Jeśli chodzi o te młodsze drzewa, to oczywiście one żywe są, ale są pochylone, są powykrzywiane, są zdegradowane. My w sytuacji takiej, gdzie zostaje w szpalerze dwa czy trzy drzewa, nawet jak one są żywe, to absolutnie nie powinniśmy czegoś takiego robić, jak zostawiać te drzewa, bo my nawet nie wbijemy się, nie wstrzelimy w ten rytm drzewa, ale to nie o to chodzi. Szpaler to jest szpaler, to jest pewnego rodzaju forma przestrzenna, ona musi być w miarę możliwości. Powinna być jednakowo, dokładnie, drzewo w jednakowym rytmie, w jednakowym module, jednakowej wysokości. Oczywiście tutaj musimy w wypadku tej naszej alei pójść na pewien kompromis, ponieważ ludzie nam nie pozwolą na to, żebyśmy wycięli. Zresztą podejrzewam, że to się nie udało technicznie, ponieważ nie zrobimy w rok czy dwa alei na nowo. My potrzebujemy na to ileś tam lat, prawda, żeby dlatego jest potrzebne to etapowanie. Proszę zobaczyć, usunięcie niektórych kolizji z istniejącego uzbrojenia podziemnego. Chodzi o to, że nie wszystkie kolizje musimy usunąć. Są takie, które mogą pozostać. Mamy różnego rodzaju systemy ekranowania korzeni i tak dalej. Może się okazać, że wcale, że idzie instalacja jakaś podziemna, czy instalacja elektryczna, czy w ogóle kanalizacyjna, czy różnego rodzaju media, które mamy, kolizje kablowe i tak dalej. Może się okazać, że nie ma takiej potrzeby, ale jednak potrzebujemy to zrobić. Jest istotną rzeczą i to jest czynnik jeden z najbardziej kosztownych, bo nie drzewa, drodzy Państwo, będą najbardziej kosztownym elementem tego przedsięwzięcia. To jest wymiana ziemi. Tutaj przyjmujemy, że wymiana ziemi na głębokości 50 cm na całym pasie, prawda? Chociaż nie wszędzie to zasadnie może być takie tragiczne, ale są inne jeszcze czynniki, jest struktura gleby w ogóle. I tutaj mamy jeszcze dalej. Nasadzenie drzew lipy holenderskiej, odpowiednio zaprawione doła i tak dalej. I wykonanie systemu nawadniania dla tych drzew. Drodzy Państwo, najkosztowniejszym, właśnie, no tu akurat najkosztowniejszym elementem będzie po prostu wymiana gleby i tej infrastruktury. O tym, jak to będzie, jaka będzie decyzja, czy zachowujemy drzewa, czy nie zachowujemy, to o tym i jakie będzie etapowanie tego wszystkiego. No tutaj żeśmy to tak sobie po prostu już wypunktowali, stan zachowania drzew oraz stan zdrowotny, prawda? Możliwości techniczne realizacji poszczególnego etapu, koszt danego etapu, bo to jest oczywiście rzecz niebagatelna, wszystko sprowadza się do pieniędzy i czas realizacji danego etapu, tak? Tak to będzie wyglądało. Tutaj
chciałbym Państwu pokazać to, co do tej pory zostało już wykonane w kierunku tej rewaloryzacji Alei Lipowej. No, został powołany ten zespół, prawda? Mamy i cały czas się odbywa przegląd stanu zdrowotnego. Ja to robię przy okazji również, prawda, jako ta osoba prowadząca, ale jest całe mnóstwo jeszcze po prostu przy okazji no, wszelkiego rodzaju takich analiz i tak dalej stanu zdrowotnego. Aktualizacja ona się już dokonała w tej chwili, prawda? Badania gleby, to my takie badania cały czas prowadzimy. Jest tutaj ważny punkt, że dokonanie również rozeznania w sprawie możliwości pozyskiwania odpowiednich lin, odpowiedniego gatunku, wielkości i zapewnienie dostaw w całym okresie prowadzenia inwestycji. Drodzy Państwo, to co żeśmy tutaj zrobili z działu utrzymania zieleni, no chcieliśmy ugryźć to. Przywieźliśmy dwie lipy holenderskie, takie jakie były kiedyś posadzone, w wymiarze takim maksymalnie, jakie mogły być posadzone, niech one sobie w tym kąciku rosną, żeby się obserwowali. Ale musicie sobie Państwo uświadomić, że proces rewaloryzacji alei, niezależnie od tego, czy będziemy wycinać wszystkie drzewa, czy uznamy, co jest sensowniejszym rozwiązaniem po odpowiedniej analizie, no między innymi Pana tutaj właśnie, czy te szpalery, które mamy, rokują, czy tam jedna lipa wypadnie i wtedy dosadzimy, czy jednak dzisiaj są, a za 5 lat już nie będzie, być może trzeba wszystkie usunąć, ale po dokonaniu takiej analizy my musimy wiedzieć, że będziemy etapować tę pracę. Jeżeli będziemy etapować, to musimy zapewnić sobie materiał szkółkarski na te 5, 7 czy może 8 lat. Chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj technika szkółkarska jest tak daleko już posunięta, że jeżeli zakontraktujemy u bezpośredniego dostawcy, czy w Holandii, czy w Niemczech, w Polsce nie mamy szkółek takich, które potrafią taki materiał przygotować. Jeżeli tam po prostu zakontraktujemy określoną ilość drzew i zostanie dostarczony tam 200 w tym roku, a następne 200 za 3 lata i tak dalej, w ilości, którą będziemy docelowo potrzebować, to takie szkółki zostanie nam zagwarantować, że materiał, który przywieziemy za 5 lat, nie będzie się różnił od tego, który tutaj mamy. To jest bardzo istotny element, że te drzewo muszą być zakontraktowane konkretnie na tą ilość. Dla szkółek takich właśnie, tak powiem, wielkoilościowych, ilość, którą my chcemy zamówić, rozłożona na wiele lat, to jest oczywiście kropla w morzu, bo to jest bardzo niewiele, co to jest wprowadzić 200 drzew. Ale one muszą być bardzo, bardzo istotne. No tutaj to już może być troszeczkę nieaktualne, bo już tutaj dyrekcja rozbudowy miasta Gdańska zleciła tak zwaną kartę informacyjną terenu. Otrzymaliśmy już informację, czy tak zwana decyzja środowiskowa, element niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, czy jest potrzebna, czy nie. Mamy odpowiedź taką chyba, no nie wiadomo, czy tak, czy tak. Suma summarum, wszystko sprowadza się do tego, że ostatecznie czekamy na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ma dać wytyczne, jak mamy tę aleję rewaloryzować, ponieważ ona jest zabytkiem. I proponowaliśmy tutaj jako zarząd, rozmawialiśmy 2 dni temu z panią konserwator, że jako zarząd dysponujemy wystarczającymi siłami i w zakresie naszej kompetencji największą wiedzą, jaka dotyczy alei, żebyśmy uczestniczyli w procesie wydania tych po prostu warunków. Bo w tej chwili jest przygotowane tutaj dzięki znakomitej osobie pana Dobrowskiego studium i pani Katarzyny Zbranowskiej studium takie po prostu konserwatorskie. Tak, i dotyczy różnych spraw i również i żywotności roślin, tych drzew. Natomiast, drodzy Państwo, muszą być potem decyzje. Pani konserwator musi określić, wycinamy wszystko albo nie wycinamy. Rozpoczynamy od traktu konnego albo z jakiejś innej strony, od środka i tak dalej. To są rzeczy, które musi podejść pan konserwator. To my jako zarząd chcemy mieć na to wpływ, ponieważ jak wspomniałem, my wiemy najwięcej o samej alei. Potem my jako zarząd będziemy użytkować to po to. Nie zapominajmy, że oprócz tego, że jest ziem sztuki, jest po prostu arterią bardzo istotną. Jest wiele pytań dotyczących, jak rewaloryzować tę aleję. Na przykład pytania, czy zachować moduł historyczny, który był, albo czy zachować moduł odległości jednej alei od drugiej. To pociąga za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Są to pytania zasadne. Każde rozwiązanie jest uprawnione, tylko że musi zapaść decyzja. Także, drodzy Państwo, to jest po prostu skomplikowany proces wbrew pozorom. Ja tutaj zaproponowałem takie podzielenie na etapy tego. Oczywiście ono może być inne. To podzielenie na etapy wynika i z możliwości finansowych, jest związane z układem drogowym, prawda? Od skrzyżowania do skrzyżowania. To byłoby z pewnych względów
dla nas najwygodniejsze. I tutaj nie determinuje, czy mamy rozpocząć od strony początku traktu konnego tutaj, czy mamy rozpocząć z innej strony. To niech zdecyduje konserwator wojewódzki czy miejski. W każdym razie taki podział wydaje się, że ma sens, ale to nie znaczy, że musi taki być. No trzeba od czego zacząć. My cały czas przemy do tego, żeby jednak ta aleja rozpoczęła swoje funkcjonowanie, znaczy ten proces, żeby się rozpoczął. Jest tutaj kilka jeszcze informacji dotyczących przewidywanych kosztów. Te koszty z całą pewnością nie będą aż tak wysokie, jak zostały skalkulowane w tym skądinąd bardzo dobrym studium Wielkiej Alei Lipowej z roku 2007. Nie, będą to koszty znaczne. Przy czym chciałem jeszcze raz powiedzieć, że rośliny, czyli w tym wypadku nasze lipy, ta lipa holenderska, odmiana palida, nie jest czynnikiem cenotwórczym największym. To jest całe mnóstwo innych rzeczy, które do tego, powiedzmy, po prostu się dołożą. Ale miejmy nadzieję, że jeżeli konserwator dostarczy te po prostu wytyczne, będziemy w stanie właściwie bardzo szybko procedować ten cały proces z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w międzyczasie zabezpieczając materiał rośliny, który będzie tutaj przyjmował. Myślę, że to jest chyba już ostatnie. A nie, przepraszam, jeszcze takie malutkie spojrzenie, prawda, proszę zobaczyć, no taka po prostu troszeczkę fantazja, to za ileś lat te lipy mogłyby tak wyglądać, to jest, jestem na wysokości pomnika, prawda, kompletnie pusty jest ten odcinek. Chciałem powiedzieć, że taka lipa posadzona, no też o to lepiej bym powiedział, tutaj pan Dobrowski, ona przez pierwsze 3 lata to troszeczkę będzie się aklimatyzowała do tego środowiska, ale potem możemy liczyć, że od 25 do 30 do 50 cm każdego roku narośnie. Musi być w tym czasie odpowiednio prowadzona, odpowiednio pocinana, ale lipy, jeżeli byłyby sadzone w wielkości średnim obwodzie dnia 30 do 35, takie jakie jutro zaprezentujemy tutaj Państwu, to my tę aleję zobaczymy, my ją będziemy widzieć, ona będzie dosyć szybko na stałe. Jeszcze zobaczę, czy jeszcze. Aha, no proszę zobaczyć, to znowuż to wracamy do tego samego tematu, prawda? Mamy tutaj jeden, jesteśmy troszeczkę dalej, nie jest aż takie ruchliwe, tutaj mamy zaledwie 1,5 metra, to jest po prostu sytuacja straszna. Natomiast odpowiednio przygotowane drzewa dla tej lokalizacji, jeżeli utrzymamy moduł, utrzymamy wszystkie odległości, jakie mieliśmy, one będą wzmocnione i dosyć przygotowane dobrze do tego środowiska. Oczywiście musi za tym pójść system nawadniania, prawdopodobnie kropelkowego. Musimy też pomyśleć nad lepszą ochroną w okresie zimy, nad wykonywaniem parawanu, być może niesolenie na tych odcinkach, może jakimś innym środkiem. Mamy już w tej chwili takie nieagresywne środki, więc możemy, powiedzmy, sobie jakoś tym poradzić. Dziękuję bardzo. Spieszyłem się bardzo, bo też jest późno, ale przemyśliliśmy tutaj Państwu, jak ten proces powinien wyglądać. To jest skomplikowany proces, bardzo proceduralny proces, ale w tej chwili pierwszy krok należy do konserwatora wojewódzkiego. My ze swojej strony jako zarząd już żeśmy wiele rzeczy, jak Państwo widzieli, przygotowali i cały czas mamy pieczę nad po prostu stanem alei tak, jak on jest dzisiaj. I oby się udało rozpocząć. Jak rozpoczniemy, to skończymy. Ja jeszcze bym wystąpił w obronie zarządu, to znaczy nie tyle, żeby jakieś takie argumenty gołosłowne, ale realne. Więc mianowicie w roku 1975 była zrobiona kompleksowa inwentaryzacja drzewostanu przydrożnego i ona wykazała obecność w Gdańsku na drogach publicznych około 27,5 tysiąca drzew. W tej chwili mamy tych drzew około 45 tysięcy drzew przyulicznych. Jeśli zważymy, że w tym czasie około połowa z tych drzew, które wówczas rosły, obumarła, czy też wroty i inne tam sprawy, czy musiała być wycięta, to jednak wskazuje na to, że nie można powiedzieć, że przez ten cały czas nie były prowadzone równolegle nasadzenia. Właśnie w zawodzie ogrodnika miejskiego istotnym czynnikiem jest czas. Nie pracuje się dla siebie, dlatego że w przypadku drzew, tak jak my możemy patrzeć na efekty tego, co zaproponował burmistrz Daniel Granat, tak ja na przykład mam świadomość, z uwagi na grupę wiekową, w której jestem, że
patrzę na te drzewa, które były sadzone 20, 30, 40 lat temu i to jest to, co dobrego zostanie po mnie, czy stąd też jest sens faktycznie rewaloryzacji alei, ale to już są tak, osoby młodsze, które to poprowadzą. Jeśli Państwo pozwolą dosłownie na koniec, myślę, że rzecz ciekawa. Otóż ja jestem poza Gdańszczakiem barcelończykiem i w moim drugim mieście w Barcelonie, w momencie, kiedy było tworzone miasto XIX-wieczne o przestrzeni daleko mniejszej w tej chwili niż miasto Gdańsk. Ildefonso Cerdáez Uñer, tak się nazywał, znakomity urbanista, który to miasto zaprojektował. Kto z Państwa zna Barcelonę, wie, to takie, prawda, szachownicowe pod ulicach zwane manzany. Drodzy Państwo, on zaprojektował i zostało posadzonych na tym obszarze niewielkim 100 tysięcy, w tym wypadku platanus hispanicum, 100 tysięcy platanów, a ty mówisz 40, na mniejszym obszarze, sadzonych w szpalerach podwójnych lub poczwórnych co 8 metrów. Także to jeszcze i tak jesteśmy bardzo mocno do tyłu. No, platan jest bardzo odpowiednim drzewem na warunki miejskie, bardzo wytrzymały, tych platanów nie możemy brać. Ale jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia. Ja dziękuję Państwu. Dziękujemy. Tak jak tutaj mówiliśmy, nie tylko w dendrologii czas jest bardzo ważny, także i u nas jesteśmy troszkę w czasie, także mam nadzieję, że jeżeli Państwo mają jeszcze będą jakieś pytania, to być może w kuluarach jeszcze, po wyjściu będzie można zadać pytania, na przykład Pan Pawłowi, tak, bardzo proszę. Czy też tutaj Pan wizytówki przekaże, co do...